Siemanko, ja jestem Technokrata. Witam was w Game Newsie i dzisiaj powiem wam szczerze dobre, dobre wiadomości I to z naszego rodzinnego podwórka, bo Techland zwiastuje nową grę. Okej, okay, jak ktoś mnie ogląda, to już to było. Już było to, ale może nie w takim oficjalnym zwiastunie czy też zapowiedziach Techlandu, a bardziej z grafiką, że wyrzucili taką motografikę, powiedzieli patrzcie, patrzcie tu coś nad czymś nowym pracujemy. I faktycznie to jest grafika z tej koncepcyjnej, tak naprawdę na chwilę obecną nowej serii, czy też nowego IP Techlandu, nad jakim pracują. Tutaj Paweł Marchewka, bo tak, też takie miano nosi prezes Techlandu. Paweł? Tak, Paweł Marchewka, zgadza się. By the way, naj, chyba najbogatszy prezes w Polsce jakiś czas temu, a już na pewno najbogatszy w Game Devie um, i zapowiedział, że mają ambitne plany i chcą stworzyć nowe IP, takie wiecie, fantazy na bazie tego, jakie mają teraz doświadczenia, a mają kozackie. Bo powiem wam, Dying Light 1, Dying Light 2 to są naprawdę świetne tytuły. Do tego Dead Island to naprawdę Techland umie w gry i to tak. Nie, że wiecie, że, że umie lokalnie. Nie, to jest top. Moim zdaniem to jest top. Oni robią, może nie mają tyle kasy, co nie wiem, Blizzard Activision, co, co Ubisoft, co EA. Okej, okay, to pod tym względem nie jest to światowe top, jeżeli chodzi o zasoby. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki content i jakie gry robią, moim zdaniem Techland i CD Projekt to jest... Top światowy. Oczywiście jest też 11 Beat Studio, moim zdaniem, w tym takiej topce, ale tutaj mówimy o jakości i ich content jest taki bardziej artystyczny, inny troszeczkę. Ale to są klasyczne gry, klasyczne RPG, jakie tworzą czy to Techland, czy CD Projekt, ale dzisiaj nie o tych drugich, nie o Redach, a o Techlandzie. I podoba mi się, że wchodzą w świat fantazy, bo to jest mój ulubiony świat miecza, magii i tutaj wygląda na to to, jak to wygląda, jak takie góry. Wygląda to jak wiecie, taka dżungla Ameryki Południowej czy też Indii. Nawet bardziej, właśnie sugerowałbym tutaj, że bardziej jest to kontynent e, czy też półwysep e, indyjski. O, BattleNet Diablo 4 się instaluje w becie na razie. E, i właśnie bardziej wydaje mi się, że to są Indie, tak przynajmniej klimatem mi to wygląda. Jakieś świątynie tutaj, jakiś ziomek skaczący po drzewach. Wiadomo, pod tym względem, jeżeli chodzi o tworzenie takiego, wiecie, skakania, chodzenia po drzewach, poruszania się, nie tylko. Po chodniku, tylko przede wszystkim e, nad nim, to e, Techland ma spore doświadczenia i nie wierzę, że nie będą chcieli z tego skorzystać. Wiadomo, i tutaj zaczyna robić się problem, bo w, w, z czym to skakanie. W Dying Light najbardziej się kojarzy. Jest kilka takich gier. Jest e, oczywiście seria Assassin's Creed, jest Dying Light i jeszcze wcześniej było Prince of Persia. E, Prince of Persia już od dawna nie jest takie, wiecie. No nie, nie jest aktualizowane. Nie było żadnej nowej gry w przeciągu ostatnich kilku lat. Nie jest to też, to jest legendarna seria, bo bardzo wcześnie były gry z tej serii e, na PC, jeszcze, jeszcze 2D, jeszcze nawet kilkubitowe. Produkcje i tak dalej, więc Prince of Persia ma tutaj największy ładunek, jeżeli chodzi o historię. Też świetny film, moim zdaniem. Film całkiem, całkiem udany, e, jeżeli chodzi o Prince of Persia. E, też ta ekranizacja, jedna z lepszych ekranizacji gier w ogóle. No teraz, chyba, Palmę Pierwszeństwa przejął do Las of Us, ale to jest zupełnie na inny temat dyskusja. Tak czy inaczej, no. Oczywiste skojarzenia będą nam się tutaj gdzieś e, łączyły z tym wszystkim, wiecie, no a czy, czy, żeby, to jest takie ryzyko, żeby nie pójść, nie upodobnić się za bardzo do asasynów, nie być jakimś księciem Persji, czy Dying Lightem, czymś takim, więc ewidentnie jakoś będą musieli tu uzasadnić to poruszanie się, wiecie, w takiej przestrzeni 3D, w takim mocnym skakaniu. Wiadomo, takich gier ze skakania jest więcej, gdzie można skakać. można to, robić, można to było robić w Lara Croft, w Indiana Jonesie, w Uncharted, w Mirror's Edge. Masę było takich gier. Ale co, ja mówię tutaj o seriach, które są z tym nieodłącznie związane. Mirror's Edge jest z tym nieodłącznie związane, ale które są dużo bardziej kojarzone w ogólnym takim rynku gier. Więc będą musieli to jakoś uzasadnić, bo zazwyczaj jednak ludzie chodzą, tak? Biegają, czasami na coś skoczą, ale nie zapieprzają po budynkach, więc trzeba wokół tego zbudować jakąś narrację. Tutaj nawet mamy zapieprzanie po drzewach, no chyba, że to będzie ekranizacja tarzana w świecie fantazji, no to wtedy co innego. Tak czy inaczej, no liczę na to, że zostanie to dobrze zaimplementowane, dobrze opowiedziane, dobrze wpasowane w historię to skakanie, chyba że ono w ogóle tutaj nie będzie w żaden sposób istotne, a jest tak tylko na miniaturce ziomś, który trzyma się konaru drzewa. Natomiast patrząc na to, jak te konary są rozbudowane, jak to wszystko tutaj wygląda, w jaki sposób będzie to prawdopodobnie uzasadnione, patrząc na to zróżnicowanie terenu, no to tutaj będziemy mieli do czynienia z poruszaniem się. CHEM. Zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie, i to w dużej, w dużej ilości. No, jestem ciekawy, jakie aspekty oprócz tego do tej gry zawitają. Naprawdę jestem turbo ciekawy. Do, poczekamy ładne kilka lat na tą grę. To jest tak, że to jest, to mnie najbardziej w tym momencie boli. Oczywiście poprzednia generacja konsol tutaj na pewno na, na, na nią nie wyjdzie. Jak dobrze pójdzie, to w ogóle zobaczymy tą grę na konsole. Obecnej generacji, to, to, ale to gdzieś u schyłku tej generacji tych konsol. Tutaj jakby Techland chwali się, że twórcy Wiedźmina 2, 3, Cyberpunk, Horizon Zero Dawn i wielu innych znanych projektów dołączyli do studia, by tworzyć to IP. No to już daje naprawdę pojęcie o tym, że może to być gigantyczna jakość. Techlandowi kasy nie brakuje. Dobre te projekty były ostatnimi laty. Były bardziej udane i lepiej na tym nawet wychodzili na swoich grach niż choćby Redzi na Cyberpunku. Może ogólnie, globalnie nie wyszli tak jak Redzi, dobrze, nie, może nie sprzedali tak dużo em, Dying Lightów jak Redzi e, Cyberpunka, na, wręcz na pewno nie sprzedali w takiej ilości, ale, ale też mają niewspółmiernie niższe wydatki, nie mają kilku studiów, nie e, obsługują takiej ilości, e, że tak powiem, e, merczu i wszystkiego wokół tego, więc niższe koszty przy mniejszych e, przychodach generują większe zyski. No tak to mam nadzieję, że wygląda. Dzięki temu mają kasę na tworzenie tego tytułu. No i cóż, mam nadzieję, że w tej dekadzie, czyli do 2030 roku, tej gry się doczekamy. Bo niestety wiecie jak wygląda tworzenie teraz gier. Ile lat tworzy się GTA i The Elder Scrolls 6, gdzie on jest? 11 lat minęło od... Prem 12? 11, 11, 11. 12 lat w listopadzie minie od premiery Skyrima. I gdzie jest szóstka? Jak ona się nawet jeszcze nie tworzy, to co, zobaczymy ją dopiero za 5 lat? 15 lat pomiędzy poszczególnymi częściami? Czy nawet 16? To jest straszne. Naprawdę. Teraz te gry są takie, że nie zdziwię się, że za 100 lat dojdziemy do takiego poziomu, że za swojego życia będziesz grał w jedną część danej gry, a, a druga część będzie wychodziła za życia twoich dzieci i wnuków, bo po prostu tak długo będą się te gry produkować. Mam nadzieję, że tak oczywiście nie będzie, że jakieś przyspieszone też procesy produkcyjne się pojawią. Natomiast faktycznie no, nie spodziewałbym się jej za szybko. Ale liczę po cichu takie mam malutkie marzenie, że jednak nie będziemy czekać tych 10 lat, a bardziej. 5 lat. To i tak byłoby nieźle, jakbyśmy tylko 5 lat na tę grę czekali. Dobra, dajcie znać, czy Wam takie światy, fantazy się podobają. Nie, może macie jakiś pomysł, co to mogłoby być. Jakąś koncepcję. Napiszcie, jestem ciekawy waszych tutaj domysłów, jak to może wyglądać. Piszcie, a ja wam za dzisiaj dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Widzimy się jutro. Nie, przepraszam, jutro może się widzimy, ale na głównym kanale. W kolejnym game newsie widzimy się w poniedziałek, bo na razie jeszcze czasu na codzienne game newsy nie starcza, ale mam nadzieję, że sun, czy to game newsy, czy jakiś streamek z gier będą się tutaj pojawiać. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.